Tworząc dziesiąte Triennale, postanowiliśmy stworzyć jak najbardziej demokratyczną formułę, którą stwarza właśnie Open Call. Do tego odeszliśmy od jakiegokolwiek limitu wiekowego. Nie zwracaliśmy też uwagi na pochodzenie, z jakiego kraju jest artysta czy artystka, a także na staż artystyczny i wykształcenie. Odchodzimy od właśnie tej magicznej liczby 35 na przykład, czy każdej innej, bo chodzi raczej o to, że młodym artystą czy młodą artystką jest osoba, która dopiero zaczyna działalność artystyczną, że nie jest jakoś super reprezentowana przez instytucje. Też nie chcemy oceniać za bardzo ze swojej strony, jesteś młody, nie jesteś młody. Jako jedna z odpowiedzi na to pytanie o tym, dlaczego czujesz się młodym lub młodą, jedna z artystek po prostu wysłała mapkę trądziku na swojej twarzy. W wyniku otworzonego naboru dostaliśmy 243 zgłoszenia i wybór był ciężki. Wyłoniliśmy w finalnej selekcji 19 osób. Pierwotnie mieliśmy być, jakby zrobić otwarcie. My organizujemy to otwarcie, współorganizujemy razem z Turnusikiem, więc dekorujemy tą przestrzeń, jakby robimy tak zwane powitanie. Zapraszając Słonecznik i Turnus do organizacji Dnia Otwarcia, postawiliśmy na to, że te dwa kolektywy poruszają się podobnym kluczem, który prezentujemy tutaj na Triennale, to znaczy rzeczywiście w swojej misji mają tą wizję współpracy, wspierania się, solidarności, ale także są właśnie przestrzenią dla osób artystycznych z różnych społeczności i z różnych mniejszości w Polsce. Troszkę wyżej, tylko że tam te, jakby one nie są równoległe, te linki. Tematem tegorocznego Triennale jest utrwalanie. Wyszliśmy z takiego punktu, w którym zobaczyliśmy, że dzisiejszy pejzaż polskiej sztuki jest dosyć mocno nasiąknięty nihilizmem, pewnym brakiem nadziei, ale chcieliśmy też stworzyć przestrzeń pozwalającą na to, żeby pozwolić artystom opowiedzieć jednak o nadziei, o tym, w jaki sposób tą nadzieję konstruować, tworzyć. Zawsze grozi nam niebezpieczeństwo i zawsze jesteśmy w stanie zagrożenia. I w różny sposób sobie z tym wszystkim radzimy. No i dlatego musimy wybudować arkę, która zabezpieczy nas przed potopem i utonięciem w otchłaniach. Jak profesor mówi właśnie, to są ręce rzeźbiarki. Ja to wszystkim wspominam z tym filmu, z magisterium. Teraz już rozumiem, tak. Czekam na utratę palca. 6 prac zostali zrobione wcześniej, a tak naprawdę większość powstawała tutaj w pracowniach. It's so hot here. Tytułem pracy jest The Fruit Was on the Public Side of the Fence. I to jest trochę taka gra słowna, która sugeruje taką zasadę, że kiedy fragment drzewa, na przykład nie wiem, wiśni albo brzoskwini jest po stronie ulicy, to osoba, która przechodzi, właściwie może je zerwać, bo to już nie jest jakby własnością prywatną. Więc to jest taka trochę gra słów sugerująca z jednej strony dzielenie się zasobami i wspólnotowość, a z drugiej strony też taką apropriację właśnie tego pojęcia sąsiedztwa i tej sąsiedzkiej grabieży, która zresztą wydarzyła się też teraz i to pojęcie sąsiedzkich, braterskich narodów, które jakby cały czas też rezonuje. Triennale odbywa się w trzech przestrzeniach. Jest to Muzeum Rzeźby Współczesnej, Oranżeria i Park Rzeźby, w którym znajdują się dwa projekty. Oprócz tego, że Triennale odbywa się w Centrum Rzeźby Polskiej i postawiliśmy ten akcent na działanie odbywające się w przestrzeni związane z materią, to również tą przestrzeń możemy rozumieć poprzez performance.
Dlatego też odbywa się tutaj dużo działań performatywnych. Mamy dużo nagrań filmowych i rzeczywiście wideo jest bardzo mocno obecne w naszej przestrzeni. To, co jest istotne, to to, że ten performance ewoluował. Zaczęliśmy go robić na początku pandemii, pracować nad nim, kiedy czarna folia oznaczała pewne restrykcje. Czarną folią owijano plasy zabaw w Warszawie. Później też okna były nią wyklejane, jak upadały różne placówki, kawiarnie, jakby, sklepy. To było takie znaczenie pandemiczne, jakby też takiej izolacji totalnej. A później, gdy pracowaliśmy nad drugą częścią, którą aktualnie pokazujemy w Orańsku, wybuchła wojna. Ten stretch zmienił swoje znaczenie. Czarna folia, tak, kojarzy się już z czymś innym zupełnie. No i też mamy dosyć duży dystans między nami, który kreuje czarna folia, co w efekcie tych wszystkich sytuacji powoduje, że no, ludzie się od siebie oddalają, porozumienie bywa coraz trudniejsze. Proszę, Ingo Lewi. I proszę jeszcze raz o bardzo, bardzo gromkie brawa dla wszystkich uczestników biorących udział w tej wystawie. Jeszcze raz dużo dziękuję wszystkim, kto stoi zaraz za mną. Це їх свято, це їх роботами можна буде захоплюватися під час цієї виставки, тому прошу про гарячі оплески для них. Zapraszam do zwiedzania i Triennale uznaję za otwarte. Zapraszam. Specyfiką Triennale w Orońsku jest też fakt, że udało nam się stworzyć taką wspólnotową, bardzo solidarną przestrzeń, w której mamy nadzieję udało nam się stworzyć relacje bardzo horyzontalne, pozbawione jakiejkolwiek hierarchii.